przez wieki graniczył z Rosją, wie co to znaczy, i który też raczej nie jest zainteresowany tym, aby Rosji życie ułatwiać. Więc jestem głęboko przekonany, że po pewnym sformułowaniu pretensji dojdzie do porozumienia w tej sprawie. Na ile Szwecja i NATO mogą realnie, efektywnie wzmocnić NATO, wzmocnić sojusz? Nawet z perspektywy, może nawet przede wszystkim z naszej perspektywy, z perspektywy Polski i tutaj tej części Europy. A proszę spojrzeć na mapie, jak to wygląda. Finlandia tak naprawdę wydłuża granicę Rosji i NATO. I ona tak naprawdę, to wiem, że mówi się o Finlandii, o Szwecji w kategorii dwóch państw skandynawskich, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak mimo wszystko położenie geograficzne Szwecji i Finlandii jest różne. Finlandia jest raczej geopolitycznie czymś jak czwartym państwem bałtyckim. To ktoś tak ładnie powiedział na niedawnej konferencji w Tallinie, w której uczestniczyłem. To jest Estonia na sterydach. Czyli duże państwo mające dużo większy potencjał obronny i militarny i które jednocześnie będzie musiało pilnować długiej granicy z Rosją i które ewidentnie Rosja będzie prowokować. Więc mamy do czynienia z poważnym sojusznikiem, który tak naprawdę dołącza do flanki wschodniej, bym powiedział, jeżeli tak będzie wyglądał ten scenariusz. Finlandia faktycznie ma też swoje doświadczenia z Rosjanami sprzed lat, ale to nie będziemy teraz robić lekcji historii. Natomiast spodziewa się pan jakiejś reakcji Putina, Rosji? Rosja w ogóle może czymkolwiek odpowiedzieć? Ja myślę, że Rosja popełni ten sam błąd, który popełnia zawsze, czyli będzie odpowiedź zbyt mocno, zbyt radykalnymi wypowiedziami, straszeniem i tak naprawdę przeorientuje sposób myślenia Finlandii. Bo nie widziałem, że Finlandia była krajem, który raczej, mówiąc o Rosji, starał się bardzo unikać zaognienia sytuacji. Jednak żywa była wciąż ta tradycja, która została wypracowana w czasie zimnej wojny, czyli pewnego pokojowego współistnienia mimo różnicy systemów. Natomiast jeżeli w momencie, w którym Finlandia wejdzie do NATO, i w którym Rosja na to odpowie, to będzie Finlandia po prostu będzie bardzo silnie antyrosyjskim krajem. Myślę, że tego można się spodziewać. Zmieniamy temat. Miał pan okazję dzisiaj rozmawiać z przedstawicielami prezydenta Zełenskiego, ale też z samym prezydentem na temat dotychczasowej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Czy może pan zdradzić, o czym konkretnie rozmawialiście i w zasadzie na jakim etapie jest dziś ta współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą? No bo mówi się o tym jednak, że to Polska jest tym głównym hubem, takim korytarzem, to oczywiste, dla działań i dla pomocy, która płynie z różnych stron świata w kierunku Ukrainy. To prawda. Dzisiaj zostałem przyjęty przez prezydenta Zełenskiego po konsultacjach na swoim poziomie w kancelarii prezydenta. I tak naprawdę rozmawialiśmy sporo o tym, jaka jest przyszłość stosunków polsko-ukraińskich. I chyba nie jest żadnym zdziwieniem dla nikogo, ani po jednej, ani po drugiej stronie granicy, że Polska i Ukraina po wojnie będą ze sobą o wiele bardziej związanymi państwami niż były do tej pory, a również i potencjał militarny Polski i Ukrainy, jeżeli patrzeć na nie jako na dwa największe państwa regionu, będzie odgrywał sporą rolę. I celem zarówno prezydenta Dudy, jak i prezydenta Zełenskiego jest utrzymać jak najdłużej i jak najbardziej wzmocnić te stosunki dwustronne. Ale to oczywiście wymaga odrobienia lekcji, kilku lekcji. No, dotyczy to oczywiście również spraw emocjonalnych, które istnieją między Polakami i Ukraińcami, które nie przestaną istnieć, które będą wykorzystywane, jeżeli nie zostaną rozwiązane przez Rosjan i wrogów porozumienia. No, ale również bardzo ważnym zagadnieniem jest udział Polski w odbudowie Ukrainy, no bo Polska, tutaj muszę od razu powiedzieć, od samego początku uważała, że Ukraina obroni swoją niepodległość. Tym się też różniliśmy od wielu sojuszników z Zachodu. Tym zresztą zdobyliśmy zaufanie. Tym prezydent Duda zdobył zaufanie Ukraińców, po prostu on w nich wierzył. A spodziewa się pan, że ten wymiar odbudowy faktycznie przypadnie Polsce w większym stopniu, czy będzie jednak tak, że to Zachód w pewnym momencie zrobi ruch, krok wyprzedzający i de facto to, nie chcę wymieniać krajów, ale myślę, że z automatu możemy wymienić chociażby Niemców czy Francuzów, że to oni będą wieść prym.
W odbudowie jest w ogóle jakaś taka mapa drogowa już w tej chwili, panie ministrze? Nie, oczywiście, że Francja i Niemcy będą starały się przejąć znaczną część tego, co będzie odbudową Ukrainy, ale też nie zapominajmy znowu, jak mówiliśmy o Finlandii, mówiliśmy o geografii, to nie zapominajmy Ukrainie o geografii. Ukraina, nawet po zwycięskiej, po wojnie, z którą wierzymy, będzie miała długą granicę z Rosją i Białorusią, która to granica będzie praktycznie niefunkcjonalna. Oknem na świat Ukrainy będzie Polska. Również Polska będzie tym krajem, gdzie pewna część Ukraińców osiadła. Więc ze zrozumiałych powodów seria powiązań międzyludzkich, instytucjonalnych, jaka powstanie między Polską a Ukrainą, będzie te kraje do siebie zbliżać. Teraz oczywiście jest pytanie, w jakim stopniu wykorzysta polski biznes. No tutaj oczywiście, że są przygotowywane plany, bo nie ukrywajmy, że mi się tym bardzo, zwłaszcza rządowa strona się bardzo tym interesuje. No, jest to sprawa priorytetowa. Z tym, że też, żeby było jasne, też jest tutaj kilka zmiennych niewiadomych. No, przede wszystkim, jak będzie wyglądała odbudowa Ukrainy, kiedy tak naprawdę padnie ten strzał startera. A gdzie pan widzi największy potencjał? To znaczy, gdzie Polska realnie, faktycznie może pomóc Ukrainie? Znaczy, zacznijmy od tego, że w pewnym momencie, jak już powiedziałem, będzie ten moment, kiedy tak naprawdę rozpocznie się odbudowa. To znaczy, kiedy będzie wiadomo, że terytorium Ukrainy jest względnie bezpieczne i inwestycje nie są inwestycjami, kolejne zniszczenia. Bardzo istotne będzie odbudowa infrastruktury. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą będzie również inwestycje również w sektorze budowlanym. Ale to trudno, tutaj brak się w każdym sektorze. Będzie wymagana jakaś działalność inwestycyjna, działalność rekonstrukcyjna. Więc musimy być gotowi. Najważniejsze, że już jakiś plan jest z tego, co pan mówi. Jeszcze na koniec pytanie, panie ministrze, o kolejny pakiet sankcji. Wydaje się, że już naprawdę kilka dni powinno maksymalnie minąć do tego, by kraje wspólnoty doszły do porozumienia. Natomiast z różnych przyczyn, może pan coś powie na ten temat, nie udało się do tej pory wypracować jednego stanowiska. Czy to jest tak, że czas robi swoje i te interesy, które mają poszczególne kraje wspólnoty, jednak biorą górę i w związku z tym, ponieważ my graniczymy z Ukrainą, to wiemy, ale mamy też swoje doświadczenia historyczne, wiemy, czym to grozi, ale im dalej na zachód, chociaż nie tylko, nawet na południe, to przywódcy tych krajów mają problem ze zrozumieniem tego, co się dzieje? No, niestety zdolność do nakładania sankcji na Rosję ma charakter geograficzny i jest prawdą, że chociaż Polska, czy Estonia, czy Łotwa tracą na znacznej części sankcji więcej niż państwa Zachodu, to mimo to są w stanie się z tym pogodzić. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że ich niezastosowanie zmniejsza ich bezpieczeństwo. Natomiast odległość od Rosji albo pewna naiwność w stosunku do Rosji, myślenie, że nas akurat Rosja nie zaatakuje, bo to też są takie przypadki, powoduje, że dany kraj, pomimo że ma mniej do stracenia, jest mniej skłonny do rzucenia wyzwania Kremlowi. My uważamy, że jest to krótkowzroczne, że bezpieczeństwo jest niepodzielne. Więc uważamy, że to my w tym momencie zajmujemy się realistycznie. Jakub Kumoch, prosto z Kijowa, w trójkowym komentarzu dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie.